Kamiński, Konfederacja. Jako ostatni, proszę bardzo. Pani marszałek, Wysoka Izbo, ja w sprawie procedowania uchwał. Dosłownie pół godziny temu wszystkie siły polityczne w Komisji Kultury, oprócz Lewicy, przełożyły procedowanie uchwały na temat Międzynarodowego Dnia Holokaustu, ponieważ Lewica zgłosiła totalnego gniota, który wyglądał, jakby był pisany przez Putina razem z Netanyahu, w którym było o polskiej ziemi, o antysemityzmie w Polsce, była mowa o Auschwitz, bez wymieniania sprawców Niemców, który był absolutnie skandaliczny. I teraz Lewica zgłasza na ostatni moment tego typu uchwały. Tak samo jak gniota zgłosiła w sprawie uchwały dotyczącej Ukrainy, czemu myśmy się nie sprzeciwiali, nie sprzeciwialiśmy się przyjęciu uchwały w tej sprawie i żąda procedowania takich właśnie uchwał. Chciałem powiedzieć, że wszystkie rozsiewane przez posłów Lewicy z panią Zawiszą i z Zandbergiem na czele kłamstwa na ten temat są po prostu wyssane spod brudnego, czerwonego palucha. To naprawdę nie miało miejsca. Nic takiego ani na Komisji Spraw Zagranicznych, dziękuję, ani na Konwencji Seniorów się nie wydarzyło. Jesteśmy za tym, żeby Sejm przyjmował dobre uchwały, a nie gnioty lewicy. Dziękuję, panie pośle. Głos przeciw, proszę bardzo.